dla carsharingu oznacza niższy wskaźnik ilości samochodów na mieszkańca, oznacza większą dostępność tego rodzaju samochodów i także daje możliwość zastanowienia się, czy tak naprawdę warto kupować nowy samochód, czy można korzystać z usługi samochodu spółdzielonego. Jest to rachunek ekonomiczny, ale z punktu widzenia miasta także to jest nowoczesna flota na ulicach, jest to świeższe powietrze, lepsze powietrze, no i ten wskaźnik ilości samochodów na mieszkańca, na którym pracujemy, aby był jak najniższy. Aplikacja jest bardzo intuicyjna, należy ją pobrać w sklepach internetowych dostępnych dla danego telefonu, czy to Androida, czy systemu iOS. Po bardzo intuicyjnej rejestracji, zrobieniu zdjęcia prawa jazdy, również podłączenia karty, my weryfikujemy tą kartę za pomocą jednej złotówki, czyli bardzo popularnego tak naprawdę sposobu w innych firmach. Użytkownik może praktycznie natychmiast korzystać z aplikacji. Dzisiaj na rynek zostało wprowadzonych 200 sztuk samochodów, w najbliższym czasie będzie wprowadzona kolejna setka, najbliższy czas to oznacza druga połowa marca lub koniec marca. W kwietniu wprowadzamy kolejną setkę, docelowo chcemy mieć uruchomionych 400 samochodów. Samochody wyposażone są w automatyczne skrzynie biegów z silnikami o mocy 150 koni mechanicznych i co najważniejsze, w dosyć bogatym wyposażeniu w wersji Elite. Dla użytkownika to oznacza podgrzewaną kierownicę i podgrzewane fotele, co zwłaszcza w naszych warunkach atmosferycznych, tych zimowych, jest bardzo mocno doceniane przez użytkowników samochodów.